nie każdy z nas jeździ nowym samochodem, prawda? I w efekcie nie każdy ma możliwość połączenia smartfona z samochodem i odtwarzania muzyki bezprzewodowo przez Bluetooth. Na szczęście każdy właściwy samochód ma gniazdko 12 V, a każdy smartfon ma łączność Bluetooth. Można więc to wykorzystać. Możemy relatywnie tanio kupić transmitter FM, włożyć go do gniazdka zapalniczki i sparować z nim telefon. Ja pokusiłem się o kupno Xiaomi Redmi 2S. Za około 100 zł oferuje on możliwość połączenia się z samochodem przez Bluetooth i słuchania muzyki, nawet w starszych pojazdach. Sprawdźmy zatem, jaką funkcjonalność i jaką jakość dźwięku oferuje. Po pierwsze, nadajnik jest dość mały, ale solidnie wykonany, dość ciężki. Na górze ma dwa podświetlane porty USB, możemy więc naładować dwa smartfony jednocześnie. Dostajemy 2,4 A przy jednym smartfonie lub 3,8 A przy dwóch. Nawet jeśli ładujemy dość mocno obciążonego smartfona z aktywną nawigacją, to jego akumulator będzie się zapełniał całkiem sprawnie. Przed włożeniem nadajnika trzeba pobrać darmową aplikację Redmi Driver ze sklepu Google Play, jeśli macie smartfon z Androidem, lub App Store, jeśli macie iPhone'a. Niestety nie jest ona przetłumaczona na język polski. Po uruchomieniu aplikacji i wpięciu transmitera do gniazdka zapalniczki łączymy się z nim. Teraz ustalamy częstotliwość, na której zostanie nadawany dźwięk. Jesteśmy w stanie dopasować częstotliwość tak, żeby nie interferowała z żadnym radiem. Zamiast 9,6 i 4 wybieramy na przykład 90 i 1 MHz. Jest ustawiona. I w tym momencie możemy dokładnie taką samą częstotliwość ustawić na radiu w samochodzie. W opcjach konfiguracyjnych mamy też możliwość ustalenia domyślnej aplikacji do odtwarzania muzyki. Na przykład w naszym przypadku jest to popularny Spotify. Aplikacja też informuje nas o statusie akumulatora, właściwie jakby napięciu na akumulatorze. I informuje, czy to napięcie jest normalne przy wyłączonym i włączonym silniku. Jest też możliwość odtwarzania dzwonka przez głośniki samochodu. Jest opcja usuwania szumów, opcja włączania mikrofonu. Dlatego, że Xiaomi Redmi 2S ma również wbudowany mikrofon, czyli może służyć do prowadzenia rozmów telefonicznych. Pełni rolę zestawu głośno mówiącego. I jest też opcja ustalenia koloru podświetlenia portów USB. Może być czerwony, zielony, błękitny i niebieski. Nadajnika nie trzeba parować ze smartfonem za każdym razem. Wystarczy raz, a potem będzie łączył się automatycznie. Jeśli usłyszycie taki dźwięk, to znaczy, że jest połączony przez Bluetooth i możemy odtwarzać w każdej chwili muzykę. Transmitter aktywuje się po przekręceniu kluczyka i po kilku sekundach jest gotowy do działania. Ja kupiłem ten transmitter FM głównie do słuchania muzyki przez Bluetooth, dlatego najbardziej interesowała mnie jakość dźwięku. Na szczęście ta kwestia wygląda naprawdę w porządku, nie słychać większych szumów, dźwięk jest dość mocny i klarowny, basy wypadają bardzo dobrze, są po prostu mocne, średnica jest ok, tony wysokie dość łagodne, powiedziałbym, trochę bardziej przytłumione niż w przypadku płyty CD, ale ogólnie dźwięk jest na tyle dobry, że po prostu sprawia przyjemność. Kupując nadajnik Xiaomi Redmi 2S, upewnijcie się, że jest w międzynarodowej wersji, a nie chińskiej, dlatego że macie wtedy gwarancję, że będzie obsługiwał w pełni europejskie częstotliwości. Podsumowując, nadajnik Xiaomi Redmi 2S spisuje się dobrze w czasie odtwarzania muzyki, może służyć jako zestaw głośno mówiący i przy okazji naładuje Wasze dwa smartfony jednocześnie. Jest to dobry zakup, godny polecenia, zwłaszcza jeśli macie samochód starszy i chcecie odtwarzać muzykę bezprzewodowo przez Bluetooth. Do usłyszenia.